cała Polska tym żyje, kto będzie nowym trenerem reprezentacji Polski. Gdyby Andrzej Juskowiak miał wybierać, to kogo by wskazał? O siebie nie mogę, bo jeszcze nie mam takich uprawnień, ale myślę, że powinien to być trener, który ma też już doświadczenie, jeśli chodzi o reprezentację. Bo przykład Franciszka Smudy pokazał, że jednak trener, który cały czas skupiał się na trenowaniu drużyn ligowych, to jest troszeczkę inna specyfika i trudniej jest być selekcjonerem. Czyli tutaj to grono, jeżeli potencjalnych trenerów, którzy już trenowali jakąkolwiek reprezentację, czy olimpijską, czy młodzieżową, czy pierwszą, polski trener jest zawężone. Ja myślę, że tutaj te spekulacje na temat trenera Engela, który na pewno jest merytorycznie bardzo dobrze przygotowany, mógłby wykorzystać w pełni ten potencjał, jaki drzemie w naszych zawodnikach. Czyli raczej nie Waldemar Fornalik, no, który jest znany z pracy w Ekstraklasie i to tylko w dodatku z Ruchem, no, nawet nie z drużynami, gdzie jest taka presja jak Legia, Wisła czy Lech. Ja się dziwię, dlaczego jeszcze trener Fornalik jest w Ruchu, a nie na przykład w Legii, w Wiśle czy w Lechu Poznań. Na pewno to jest jakaś niewiadoma, jeśli chodzi o reprezentację. Tak, czy ten nagle taki duży skok, pomijając trenowanie dużego polskiego klubu i od razu reprezentację, czy to wytrzyma też taką presję trener Fornalik? To jest jedyna niewiadoma, bo jednak to jest inna specyfika pracy, więc tu mam tylko pewne zastrzeżenie, ale na pewno to jest też dobrze przygotowany trener do takiego wyzwania. A jeśli chodzi o cudzoziemców, wykluczamy ich, czy się zastanawiamy nad jakimś dobrym cudzoziemcem? Nie wiem, czy koniecznie nad Bertie Foxem, bo no on z triumfy przed laty, 96 rok, ale... Ja myślę, że na przykład Ralf Rangnick jest w tej chwili bez pracy. Człowiek, który też mógłby być w zasięgu finansowym Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Bardzo dobre opinie słyszałem na jego temat, jeśli chodzi o merytoryczne przygotowanie treningu i zawsze to było na najwyższym poziomie. No. Ja myślę, że warto by było też sprowadzić takiego trenera, ale który też zna specyfikę naszych zawodników. Nawet bliżej jest jednak do na przykład Ligi Niemieckiej, czyli tutaj sprowadzenie jakiegoś trenera, na przykład Hiszpana czy Włocha, myślę, że się mija z celem. To jest zupełnie inny styl, my prezentujemy zupełnie inne umiejętności i żeby je wykorzystać, to też musi być człowiek, który jest nam bliżej.